Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj postaram się wytłumaczyć wam dla początkujących graczy na kierownicy, jak nauczyć się driftować, jak do tego dobrze podejść, żeby się nie zrazić. Na początku muszę wam powiedzieć, że jest bardzo trudno i nie powinniście naprawdę brać do siebie tego, że wam nie wychodzi. Także na spokojnie, dzień po dniu, po kolei, powolutku, aż w końcu się nauczycie. Ale jak do tego podejść? No, nie ukrywam, że kluczem do sukcesu na początku zwłaszcza są ustawienia kierownicy. A, jeszcze taka drobna uwaga. Jeśli chcecie w ogóle nauczyć się driftować, warto sobie zacząć od takich gier jak Assetto Corsa. Ja jeszcze nie robiłem poradnika do Assetto Corsy. Nie wiem, czy jestem dobrą osobą do robienia tego. Znaczy, w Assetto Corsie jest generalnie łatwiej niż w Forzie. Już wam tłumaczę dlaczego. Po prostu tam efekty force feedbacku działają mega dobrze i dużo lepiej czuć wszystko na kierownicy, a jeśli czuć, wiesz, dużo lepiej wszystko na kierownicy, jest to bardziej intuicyjne, tym lepiej sobie to driftowanie ogarniesz tam, nie? Więc polecam wam sobie tam to wytestować. Jest trochę poradników na YouTubie odnośnie tego, jak driftować w Assetto Corsie, ale może skleję jakiś swój, jeśli się tam nauczę lepiej driftować. Tam, moim zdaniem, łatwiej jest zacząć niż w Forzie. Ja tutaj zjadłem zęby, a zaczynałem na Forzie Horizon 4 driftować, gdzie to prowadzenie samochodów było jeszcze gorsze i mega ciężko mi się driftowało. No dobra, ale do rzeczy. Dzisiaj pokażę wam jeden tunik, na którym możecie sobie zacząć driftowanie. Pokażę wam moje ustawienia kierownicy, na których ja uczyłem się driftować i na których driftuję obecnie. I pokażę wam, jak sobie trenować, jak sobie robić takie poszczególne etapy swojego treningu, żeby nauczyć się tutaj lotać. Widok z kokpitu w Fordzie jest dziwny. To znaczy, jak dla mnie, jest tutaj za wąskie pole widzenia. Kompletnie nie czuję tego samochodu i nie potrafię się tutaj zgrać z tym. To znaczy, jestem w stanie driftować w tej grze, ale też strasznie dekoncentruje mnie ta blokująca się kierownica. Ja mam wrażenie, że wtedy ja moją kierownicą fizycznie tutaj nie skręcam odpowiednio. I okej, jestem w stanie driftować, ale jest to kompletnie niesatysfakcjonujące dla mnie. I wolę ten samochód, co, teraz wypadłem, też nie wiem dlaczego. Wolę ten samochód, wiesz, na widoku z trzeciej osoby, driftować sobie tutaj w Fordzie niż z kokpitu. Nie ma kamery jakby na masce, czy gdzieś tutaj na tym dashboardzie, na której driftowałoby mi się naprawdę fajnie. Czasami sobie driftuję na tej kamerze z kokpitu, ale jest dla mnie przynajmniej znacząco trudniej driftować tutaj. Jest to głupie. Chciałbym, żeby tu był szerszy, chciałbym, żeby tu było szersze pole widzenia. I wtedy myślę, że różnica byłaby naprawdę kolosalna, jeśli chodzi o wyczucie samochodu i generalnie driftowanie, nie? Nie wiem, tam ta kamera jakaś taka, ta z maski, to już w ogóle. No ja jestem w stanie wyprowadzić ślizg, ale no nie czuję tego samochodu. Naprawdę po... Mi zajęła nauka tutaj w Forzie, żeby naprawdę sobie jakoś tak fajnie latać i mieć to, wiesz, po prostu wyczute... O, zobaczcie, teraz wypadłem z zakrętu, nie? Żeby mieć to super wyczute, żeby każdy zakręt robić świetnie, żeby tam praktycznie co chwilę walić te zakręty i nie bać się w ogóle, nie? Tego wejścia w drift, że mi nie wyjdzie, że przesteruję samochód czy coś. Zajęło rok. Tak, żebym sobie to fajnie wyczuł, nie? A i tak dalej zdarzają mi się przestery i różne tego typu historie. To jest normalne, jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. Także no, naprawdę, nie zrażajcie się i potraktujcie to raczej w formie treningu, a wszystko będzie dobrze. Więc zaczynamy sobie od ustawień kierownicy. Ja mam kierownicę Fanatec Direct Drive Pro. Wy możecie mieć na przykład, nie wiem, kierownicę T300 RS, możecie mieć G29. Te kierownice obsługują force feedback. Force feedback to są sygnały wysyłane przez grę
do nas na kierownicę, co się dzieje z samochodem. I jak gramy sobie na naszym stanowisku simracingowym, czyli jak macie kierownicę podpiętą do biurka, no to mamy utrudnioną sprawę, bo nie czujemy 90% tego, co się dzieje z samochodem. Drifterzy w realnym życiu, jak sobie driftują, oni driftują plecami. Jak rozmawiałem z drifterami z prawdziwego życia, no to oni mówili, że większość tego, co się dzieje z samochodem, czują na plecach. Czyli jak fotel się obraca, jak samochód się rusza, oni to wszystko czują jakby na ciele, no nie? Te przeciążenia boczne i tak dalej. Tutaj w grach ciężko jest to osiągnąć. Są różne fotele ruchome, które próbują to zasymulować, ale generalnie nie wychodzi to dobrze i wystarczy tak naprawdę kierownica, sztywne stanowisko albo przyczepiona kierownica do biurka i możecie sobie próbować jazdę. I teraz, żeby te efekty były jak najlepsze, tak naprawdę ja wam polecam nauczyć się na kierownicach Thrustmastera. Próbowałem driftowanie na G29 i naprawdę szło mi ciężko. Ja wiem, że to jest popularna kierownica, że ona może być gdzieś tam tańsza dzięki temu, że jest popularna, bo można kupić używaną taniej, ale uwierzcie mi, różnica force feedbacku między Logitechem a Thrustmasterem, mówię tu o Logitech G29, nie o nowym Logitechu Direct Drive, którego jeszcze nie testowałem, a ponoć jest kozacki. Mówię o Logitech G29. Force feedback w Thrustmasterach, Thrustmaster TX, Thrustmaster T300 RS, które testowałem, to są bliźniacze kierownice, tylko jedna jest do Xboxa, druga jest do PlayStation. Te kierownice naprawdę dają mega, mega fajne odczucie z force feedbacku i nie było dużej różnicy w stosunku do mojego Direct Drive'a, którego mam obecnie. Serio. Jest film na YouTubie, który to pokazuje, testuje. I możecie sobie go obejrzeć jak chcecie. Naprawdę nie ma dużej różnicy, nie? Więc przechodzimy do ustawień. Ja wam pokażę ustawienia mojej kiery. Wygląda to sobie tak. My mamy tutaj 900 stopni obrotu ustawione. W Forzie myślę, że tak jest odpowiednio. Ustawiłem sobie 90% force feedbacku. Na Thrustmasterze można sobie ustawić nawet 100%. 90% w moim przypadku to jest i tak bardzo dużo jak na Forze. Tutaj ustawiłem sobie natural damper, friction, ale to nie jest istotne. Dlatego to możecie sobie zjechać do końca. Jeśli macie takie ustawienie, jakieś dodatkowe filtry, jakieś dodatkowe efekty, które daje wam kierownica na przykład, to są efekty, które sprawiają, że kierownica mi nie oscyluje w niektórych przypadkach. Jest taki efekt, kiedy samochód na przykład, w Fordzie łatwo to jest pokazać, kiedy samochód sobie cofa i skręcamy w ten sposób kołami. Widzicie, teraz mi kierownica oscyluje, nie? To jest oscylacja. Czyli tak się dziwnie kierownica zachowuje, nierealistycznie, nie? Czyli rzuca od lewej do prawej, bo tak nie powinno być generalnie, ale to jest Forza, tutaj to nie jest symulacyjna gra. Ma elementy symulacyjne, ale nie jest to w 100% symulacyjna gra, dlatego tak to tutaj działa i koniec. Musicie to przełknąć. Więc ja, żeby sobie zminimalizować tą oscylację, gdy jadę normalnie do przodu, tutaj pokazałem wam taki hardkorowy efekt, no to dałem sobie tutaj te efekty tarcia. One sprawiają, że zwiększa się opóźnienie na kierownicy i raczej nie wskazałbym wam tego, żebyście używali takich efektów w waszych kierownicach, zwłaszcza w Forzie Horizon 5, gdzie ten force feedback jest słaby. No i tutaj właściwie wszystko mam wyłączone. Tak samo damper efekt, spring. Wiecie co? To w ogóle nic nie robi w grze. To są efekty sterowane przez grę. Dla Assetto Corsy to mam wszystko powłączane. W Forzie to nie robi absolutnie nic. Nie czuję różnicy między włączonym tym a wyłączonym. Serio. Nie mam pojęcia, od czego to jest. Może tych efektów po prostu w Forzie nie ma i tyle. Dobra, przechodzimy sobie do... Bardzo ważna sprawa, która mi umknęła podczas nagrywania pierwszy raz, że musicie wejść w ustawienia trudności gry i ustawić tutaj odpowiednie rzeczy. I jedziemy. Więc najpierw ustawiacie sobie, żeby nie było ABS-u, czyli tutaj anti-lock off albo on, po prostu jest ABS. Ja na odcinku miałem to włączone, ale do driftu wyłączacie sobie ABS. Ustawiacie sterowanie na symulację. Oczywiście wyłączamy trakcję, kontrolę trakcji, kontrolę stabilności. Włączamy sobie skrzynię manualną ze sprzęgłem. Chyba że nie macie w kierownicy sprzęgła, to wtedy sobie dajecie manualną po prostu.
i nie kopiecie ze sprzęgła na przykład, nie? I reszta rzeczy, no i tutaj wyłączacie sobie ustawienia symulacyjne, jeśli z nich oczywiście korzystacie i dajecie sobie albo te kosmetyczne, albo żadnych. Ja sobie wybrałem żadne, no i tutaj to jest nieważne. Możecie sobie to włączyć, żeby potem podczas driftu cofnąć sobie czas i zrobić sobie fotkę taką, wiesz, typowo driftową. I teraz bardzo ważna rzecz, jeśli chcecie, żeby te ustawienia kierownicy wam się włączyły, to do tych ustawień nie możecie sobie wejść używając pada, bo jak wejdziecie sobie tutaj używając pada, tak, ja tu wszedłem, no to pokażę wam się tutaj, zobaczcie, jest jakaś martwa strefa ustawiona dla pada, tutaj jakieś dziwne ustawienia, to są moje ustawienia dla pada, no nie? Jeśli chcecie wejść do tych ustawień tutaj, to musicie jakby używać kiery, nie? I ja sobie używam myszki w tym wypadku, jak zobacz, teraz mam kompletnie inne ustawienia, no nie, niż dla pada. Tutaj w ogóle martwa strefa jest zjechana do zera. Więc to, co tutaj widzicie, to są ustawienia domyślne. Ja sobie tylko zmieniłem moc force feedbacku na offroadzie, gdy tam sobie zjeżdżam z drogi, nie chcę, żeby mi wszystko tutaj latało, nie, to mam sobie tą moc force feedbacku zmniejszoną o 30%. I teraz tutaj jest bardzo ważna rzecz. Na konsolach chyba też będzie takie ustawienie, chyba też coś takiego jest, nie? Tutaj sobie to zostawcie wszystko na standardowe, ale zwróćcie uwagę na tą rzecz. Tutaj możecie sobie, ja się uczyłem driftować na takim ustawieniu, to jest mega hardkorowe ustawienie, które sprawia, że lekki obrót nawet kierownicy mocno kontruje wasz drift, no nie? Czyli lekko skracacie kierownicą i samochód mocno już bardzo skręca. To tak jakbyście sobie zmniejszyli kąt skrętu do 360 stopni, no może trochę więcej, nie? I polecam wam zacząć sobie od tego ustawienia i w miarę jak będziecie sobie zwiększać wasze umiejętności, jak już łatwo będziecie w stanie opanować samochód, to sobie te ustawienia zmniejszajcie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak gracie sobie na padzie, to zauważcie jedną rzecz, że przeważnie my nie manipulujemy gazem, hamulcem i sprzęgłem. No, sprzęgło mamy zero-jedynkowe, nie? Przeważnie jak się driftuje, to też się używa zero-jedynkowego sprzęgła, po prostu wciska się albo do końca, albo wcale, nie? Mało się kiedy używa tam sprzęgła do połowy, bo się wtedy w realnym samochodzie po prostu pali sprzęgło, jakie mamy wysokie obroty. No, ale zobaczcie, jak driftujemy, nie? Driftujemy po prostu ruszając tą gałką lewo, prawo, tak wiesz, bardzo mocno, nie? I w ten sposób jakoś sobie tam latamy. Teraz mam skrzynię manualną. I wyobraź sobie, że teraz musisz mieć, zrobić ten maksymalny skręt na kierownicy w takim czasie, czyli, nie? Ile to trwa? Nawet nie ułamek, nie pół sekundy. To jest, nie wiem, 30 milisekund, 10 milisekund, nie? Tak przeważnie się driftuje używając pada. Mało się kiedy tą gałką tak delikatnie tylko, bo to jest trudne, żeby tak delikatnie tą gałeczką tak pyk, pyk, pyk zrobić, nie? A właśnie w ten sposób driftuje się na kierownicy, czyli manipulując tą gałką tak mega, mega delikatnie. Czasami w okolicach martwej strefy na padzie, no nie? Musicie sobie poczytać w internecie, co to jest martwa strefa. Nie będę każdego tam terminu tłumaczył, ale generalnie w okolicach martwej strefy czasami driftujemy tą kierownicą. Tutaj na kierownicy pyk. To jest jeden obrót w prawo, to jest obrót w lewo, nie? Także zobaczcie, ile ruchu trzeba wykonać i to zajmuje, podejrzewam, że ponad sekundę. Im bardziej doświadczony jeździec, tym obróci, tym szybciej, no nie? Można się pobawić. Jeszcze mam tutaj zwiększony ten efekt tarcia, tak? I musicie brać to pod uwagę, że tutaj jest więcej tego kręcenia, więcej manipulowania. Dlatego warto na początek właśnie ustawić sobie to czułość sterowania nawet na 90%, tak jak wam poleciłem. I to może zrobić różnicę. Zwłaszcza na początku. I potem sobie zmniejszajcie do połowy, czyli do 50%, tak jak macie te ustawienia domyślne w Forzie. To jest po prostu sterowanie liniowe, czyli tak jak skręcisz kierownicą tutaj, tak skręci się kierownica w grze, no nie?
to jest sterowanie liniowe i na początku dla mnie było to nie do opanowania. Kompletnie nie byłem w stanie dobrze kontrolować samochodu. I kluczem tutaj do sukcesu jest także to, aby naprawdę nie cisnąć gazu do końca za każdym razem. To znaczy, jeśli chcemy wejść w drift, gaz do końca albo kop ze sprzęgła, ale później już odpuszczamy tego gazu, żeby samochód był na granicy przesteru jakby, przy wchodzenia w przester i żeby jednocześnie utrzymać się w tym drifcie, czyli robić kontrolowany ślizg. No ale do tego sobie za chwilkę dojdziemy. Więc teraz jak zrobić sobie te pierwsze treningi, gdy już macie ustawioną kierownicę, powiedzmy na te 90% czułości sterowania i chcecie sobie potrenować. Co wtedy robimy? Wtedy nie idźcie na takie zakręty jak tutaj, jakieś takie wyprofilowane, na których samochód się zachowuje nieraz ciężko. Chodźcie sobie na rondo, razem ze mną, chodźcie sobie na rondo. Wybierzcie sobie jakieś, no na przykład to. To jest całkiem dobre rondo do ćwiczenia. I w pierwszy dzień treningu, w drugi dzień treningu i trzeci dzień treningu i może czwarty dzień treningu, jedyne co będziecie musieli zrobić, to złapać tutaj swój pierwszy drift. Co robicie? Jak się to robi? Zadajecie sobie, jedziecie sobie z jakąś tam prędkością i najłatwiej jest to, jedźcie sobie tak dookoła ronda, cyk, cyk, cyk. I jak macie super mocny samochód, tuning do samochodu za chwilę wam podam, na którym będziecie sobie mogli zacząć ćwiczyć. Jak macie sobie mocny samochód, to wystarczy dodać więcej gazu. Jedyne co musicie zrobić, to złapać ten drift, czyli kontrolować kierownicą w odpowiednim kierunku. Jeśli macie kierownicę z bardzo dobrym force feedbackiem, ona sama będzie wam podpowiadać, co macie zrobić, tak? I jeszcze raz, nie trzymamy gazu cały czas na maksa, bo trzymam teraz gaz cały czas na maksa i zobaczcie. Kiera mi się znaczy miałem maksymalnie kierownicę skręconą, skontrowaną w prawą stronę i samochodu nie dało się utrzymać w drifcie, no nie? Więc dodajemy sobie gazu, samochód wchodzi w drift, odpuszczamy ten gaz i staramy się manipulować, znaczy tak, ustaw sobie na przykład nadepkę gazu gdzieś tak na połowę i staraj się kierownicą w ten sposób manipulować, aby utrzymać samochód w drifcie. W miarę jak będziesz mniej więcej już wyczuwał swój samochód, będziesz jednocześnie manipulował gazem i kierownicą, tak żeby wszystko się ładnie kompensowało i dzięki temu będziesz utrzymywał samochód w takim płynniejszym drifcie. Ale na początek po prostu spróbuj złapać swój pierwszy drift i zrobić, wiesz, no pierwsze kółko chociażby. To jest bardzo fajny trening i ja sentymentalnie lubię sobie po prostu zrobić kilkanaście kółek na rondzie, po prostu driftując, bo jest to mój taki powrót do korzeni nauki driftowania. To jest bardzo fajne ćwiczenie i no, na początku jest trudne, ale w miarę w postępu się tego nauczysz. Nie? I od tego warto sobie zacząć. I później w miarę postępów, jak już będziesz łapał ten swój pierwszy drift, wybierz sobie jakiś prosty zakręt. I teraz, ja mam tutaj takie zakręty, które naprawdę lubię. Musicie brać pod uwagę jedną rzecz, że im gładsze zakręty, tym mocniejszy samochód potrzebujemy, tak? Takie długie, długie zakręty, tym mocniejszy samochód potrzebujemy, musimy jechać szybciej. I trudniej tak naprawdę mocny, szybki samochód jest utrzymać w drifcie. Dlatego ja wam polecam iść sobie na zakręty, no te są niby takie fajne, ale tutaj niestety jest problem taki, że one są wyprofilowane. I na wyprofilowanych zakrętach, czyli zakrętach, które są, wiesz, tak pod skosem i musisz lecieć tak samochodem, nie? Te zakręty sprawiają, że samochód staje się mniej stabilny podczas tego driftu. I takie moje ulubione zakręty do trenowania driftowego i w ogóle do testowania samochodów są tutaj. One nie są ani za ostre, ani za gładkie. Jest tutaj szeroka droga i przeważnie mało ruchu ulicznego. I tutaj możecie sobie krążyć. Ja tutaj testuję zawsze moje samochody driftowe. I zobaczcie na te zakręty, one nie są mocno wyprofilowane. I możecie sobie tutaj testować, widzieliście, że... A, ważna sprawa w sumie też. Do każdego zakrętu nie możecie wchodzić na przykład na bardzo wysokiej prędkości.
bo z niego prawdopodobnie wypadniecie, no nie? Musicie mieć odpowiednią prędkość do każdego zakrętu. I uwaga, niezależnie czy driftujecie, czy normalnie się ścigacie, musicie używać hamulcy, nawet w drifcie. Trzeba używać hamulca nożnego, hamulca ręcznego i razem to sobie synchronizować tak, żeby samochód odpowiednio sobie zmielił ten zakręt, że tak powiem. I w wyścigach też musicie mieć odpowiednią prędkość do każdego zakrętu, odpowiednia prędkość dostosowana do samochodu, żeby wejść sobie w dany zakręt, no nie? I wtedy sobie latamy. Jak cza! To jest naprawdę mega, mega fajne miejsce, widzicie, że jest tutaj szeroko i sobie zakręcacie tutaj, macie taką ładną pętelkę. Pyk, wchodzicie w taki zakręt 90 stopni i tutaj też znowu macie szeroko, wbijacie sobie i tutaj latacie. No i zobacz, cyk. I macie fajne latanko gotowe. I tutaj możecie sobie trenować swoje pierwsze wejścia w zakręty, kiedy już opanujecie bardziej latanie na rondzie. Ja wam przygotuję fantastyczny samochód do nauki driftu i uwaga, niespodzianka ogromna, będzie to BMW E36. I cała sztuka polega na tym, żeby tych swoich pierwszych samochodów driftowych nie robić jakoś hardkorowo. Nie? Żeby one były wyważone, tak? Żeby nie były tak, że masz tam 800 koni mechanicznych. Zobaczcie, BMW na standardzie driftuje już teraz, także. Niestety minus tego modelu jest taki, że jeśli nie założymy sobie bodykitu, to nie możemy dać dystansy. I trochę dziwnie wygląda, jak nie mamy takiego spasiku driftowego, ale no powiedzmy, że nie mamy budżetu, stać nas tylko na BMW E36, uczymy się driftu, jest nam ciężko, gramy roleplay w Forza Horizon 5 i się bawimy w ten sposób. Okej, samochód ma całkiem sporo mocy, ma V8-kę, mega fajny silnik do nauki i driftowania, ale to nie znaczy, że nauczyć nie da się na przykład na jakiejś V6 3-litrowej, czy 7 litra, jak na przykład w 370-ce. Tutaj możemy sobie ustawić, żeby tylne koła hamowały nam tylko 10%. Możecie sobie ustawić na 0, wtedy hamują nam tylko przednie koła. Można zrobić sobie taki ciekawy efekt dzięki temu. Możemy palić kapcia w miejscu. Zobacz na to. To jakie ci triki Sports pokazuje. Dajesz gaz do końca i hamulec. I patrz, co się dzieje. Od dzisiaj tylko ty tak umiesz. Chciałeś? Na padzie też tak możesz zrobić, nawet jak nie masz kierownicy. Czarno, nie? A jeśli sobie ustawisz te hamulce w ten sposób tak hardkorowo, jak teraz mamy, to oznacza, że bardzo ciężko będzie ci dohamować przed jakimś zakrętem. A tak jak wspomniałem, przed każdym zakrętem musisz mieć odpowiednią prędkość. Prędzej czy później to wyczujesz, zacznij sobie od ronda. I tutaj możesz sobie oscylować między 15% a 10%. Nie? 10% ja sobie przeważnie ustawiam i jest spoko. Dobra, teraz wytłumaczę wam, o co chodzi z tymi hamulcami, dlaczego ja się tak dziwacznie ustawię, po co. To się przydaje, kiedy mamy mega ciasny zakręt i potrzebujemy go wziąć. Nie da się na przykład opanować samochodu, gdy dodajemy gazu więcej i ręcznym robimy pyk, pyk, pyk. To samochód jakby, no spróbujemy bez tego hamowania, nie? Czyli mamy sobie jedynkę i chcemy to rondo ogromne tutaj myknąć. Co się dzieje? Za dużo gazu mamy, no. Za dużo tu się gazu robi i samochód przesterowuje. I teraz robimy magiczną moc hamowania stopą. Tak, można driftować i driftuje się w rzeczywistości też, używając hamulca nożnego. Hamulca nożnego używa się w drifcie do dohamowywania przed zakrętem przez większość czasu. Nie widziałem, żeby w konkursach driftowych ktoś używał hamulca. Znaczy, jeśli mamy ustawione 90% hamowania naprzód, to hamulec nożny nam i dohamowuje samochód, czyli zwalniamy prędkość samochodu, ale też delikatnie rotuje nam tył auta, nie? No bo przód mocniej hamuje, tył mniej, no i samochód pi, 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 tam się trochę obkręca, nie?
podobnie jak w hamulcu ręcznym, ale hamulec ręczny z kolei pcha ten samochód tak, wiesz, podczas ślizgu, pcha go tam, on sobie tak śmiga, no nie? Dobra, pokażę wam, o co tutaj chodzi. Patrz, robisz tak, na gaz, syra, hamulec nożny, o, przesterowałem. No ale wiecie, o co chodzi, nie? No czekaj, jeszcze raz, bo to nie jest taka prosta sprawa. I teraz wyobraź sobie tak, patrz na tą lampę, widzisz tą środkową tam? Tam kawałek dalej, wyobraź sobie, że to jest 10 na 10 laska, siedzi w ogóle w Nissanie, Skyline'ie i jesteś w Tokio i zamierzasz koło wokół niej driftować. Co robisz? Wchodzisz na ręcznym i próbujesz driftować, ale coś co jest, kurde, nie mogę takiego ciasnego koła zrobić wokół jej samochodu. Nawet nie zobaczy mojej twarzy, a tym bardziej numeru telefonu na mojej szybie do niej, nie? Nie napisze do mnie tekstu, więc co robimy? Czekaj, bo się rozbije. Patrz, masz tutaj, a tu masz drugą laskę. I hamujesz. Zobacz. Ło! To wygląda jak takie bączki, nie? Jakbyś wcisnął gaz do końca i po prostu kręcił samochodem w jednym miejscu, ale nie, to już jest drift, to nie są bączki. To już jest drift, bo masz, widzisz, skontrowane koła. Samochód ci ładnie rotuje. Generalnie ty jesteś tu szefem, nie? W ogóle mały ma ten samochód ta babka, więc mogę tutaj mega ciasno robić ten, że tak powiem, drift, nie? Czekaj. A zróbmy, wiem co zrobimy, patrz. Tutaj mamy taki większy samochód. Pożyczymy sobie go na chwilę. Dobra. I teraz tak, randka numer jeden by Lucek. Poczuj to. Patrz, co się stanie teraz. Tam stoi dziewczyna, ona się nazywa Asuka. Jesteś w Japonii, tam są same Asuki. Patrz. I przesterowałeś. Koniec randki. Czy zobaczy numer na twojej szybie? Nie? To się postaraj, kuźwa, żeby zobaczyła. Patrz, teraz widzi. O! Widzisz? I co, co tu biega? Kontrujesz. Pyk. Kierownicą ruszasz, bo się nauczyłeś na rondzie. Bo potem driftowałeś 360 godzin w Fordzie. Prawdziwy symulatorze driftu. Uczyłeś się driftować. Już wiesz, jak to ogarnąć, nie? Patrz, co tu się dzieje. Tak swoją drogą, tutaj też możesz się uczyć driftu. I dup. Tu jeszcze rypiesz sobie ósemkę wokół tego całego zamieszania. I znowu kleisz drift i hamulec nożny. Cyk, patrz, zauważ, że ja cały czas latam na jedynce, nie? Jak robimy ciasne zakręty, to używamy tych biegów krótszych. Krótszych? Jak to się mówi? Wyższych czy niższych? Nic nie wiem. Niższe są chyba wyżej, a wyższe niżej. To jakoś odwrotnie było. To nazwisko. W każdym razie driftowałem sobie na jedynce. Jedynką robisz takie właśnie ciasne sprawy. A większość czasu myślę, że tym samochodem będziesz spędzał na dwójce i trójce. Czwórka myślę, że będzie już dla niego zbyt hardkorowa. Nie udźwignie tego chłop, chyba że będziesz mega dobrze rozpędzony. Wiecie co, ja jeszcze trochę popracuję nad tym samochodem, ale już nie będę was tutaj trzymał na tym odcinku, bo to jest czasami taka żmudna robota, trzeba te biegi dostosować, może jakieś inne części powkładać. Zobacz. Da się coś tam latać. Jeszcze przyszykuję lepiej dla was tą BMW-kę, ale na ekranie już teraz widzicie kod do tuningu, ten już taki ostateczny, który przygotowałem dla was i bierzcie jak swoje, próbujcie swoich sił, trenujcie, nie poddawajcie się. Będziecie mistrzami, jestem tego pewien, ale nie traktujcie się zbyt serio. Serio? Serio. Nie traktujcie się zbyt serio, no. Nie jesteście urodzonymi mistrzami, po prostu. Każdy urodzony mistrz to jest taki mistrz, który spędził w danej konkurencji, na danej rzeczy, milion godzin, zanim faktycznie był tym urodzonym mistrzem. Talent nie istnieje moim zdaniem i musicie się wielu rzeczy nauczyć sami. Jedną z takich rzeczy jest właśnie driftowanie.
to nie są jakieś magiczne ustawienia kierownicy, magiczne ustawienia samochodu, chociaż one pomagają, tylko to jest tak naprawdę 70% treningu. Och, przechodzi już deszcz. Za szybko pojechałem tu. Ujo, piernicze, patrz jak ona ściągała jeszcze tutaj ten drift. Chyba tutaj wrzucę te opony standardowe. Okej, moi drodzy, tyle ode mnie. Ej, ten film dedykuję wszystkim osobom, które uczą się driftować w Forza Horizon 5 na kierownicy. To jest trudne. I na spokojnie. Kiedyś się nauczycie, no, będzie zajebiście. I tak, ten film potraktujcie i w ogóle sekcję komentarzy pod tym filmem potraktujcie jako taki temat, w którym sobie wzajemnie pomagamy. Każdy ma inną kierownicę, każdy ma inną bazę, każdy ma inne stanowisko. Ale mam nadzieję, że przelałem wszystko na wideo, na ten papier wideo, wszystko to, co miałem do powiedzenia. I że przede wszystkim jest to dla was jakoś tam pomocne, bo to jest najważniejsze. To jest cały clue tego wideo. A jeśli nie jest pomocne i nic się na... Nie, no na pewno coś wyciągnęliście. Nie wierzę, że nic nie wyciągnęliście z tego wideo. No i dziękuję wam za ten... za to, że byliście na tym odcinku i daliście mi łapę w górę oraz suba. No i co, trzymajcie się. Do następnego. Hejas.